Siema, nie przestraszcie się, nastąpiła mała zmiana w moim imidżu. Nie, na żywo lepiej wygląda, taki kadr jest kurwa w kamerze. Nie no, widzę, potrzebna mi jest taka fryzura. W sensie zrobiłem to przed nowym rokiem, powiedziałem tak, musi nastąpić jakaś zmiana. No i poszedłem, mówię, opierdol mnie, baskat, brachu. Dobra, chuj z wami, i tak mi się podoba, a poza tym jest optymalne do mojego obecnego lifestyle'u. To jest fryzura pod wygodę i jest wygodnie w chuj, więc cel został spełniony. Zakolak, nie kurwa, jak miałem dłuższe włosy, to nie miałem zakoli, tak to działa, głupku jebany. Teraz moja męskość wystaje na pierwszy plan. Mówi, o kurwa, jak on jest pewny siebie. Chce maksymalizować życie zamiast ukrywać się za gęstymi włosami. Jak tam projekty? A właśnie, widzowie, podczas mojej przerwy doszedł jeszcze jeden projekt, o którym wam nic nie mogę powiedzieć na obecną chwilę. Czyli już mamy 4 projekty, o których wam nic nie mogę powiedzieć. Ale już niedługo wszystko się wyklaruje. Gdzie się podział Challenger ze starych lat? No właśnie, nowy sezon, nowe możliwości. No i przede wszystkim w momencie, w którym jak już wbiję Mastera i będę mógł postawić ten następny krok, no to już Riot Games mnie uprzedziło, zdjęło mi ten ciężar z barków. Nie będę mógł grać duo z Lukim od Mastera w górę. Więc nic, tylko będzie wbijane elo. Challenger w tym sezonie jest więcej niż pewny, widzowie. Jeden w ligusie? Nie no, ale normalka bym mógł zagrać, no. Pierwszy placement i wszystkie placementy na streamie w sobotę z Patrykiem. Czy widziałem propozycję od Fagaty? Tak, widziałem. Czuję się kurwa zaszczycony. Dostałem tę możliwość. Zdejmij okulary, ale to jest akurat prawda, że teraz bez okularów lepiej wygląda. Jak mam taką fryzurę. Nie, jest tak. Jest tak, nie? Co piszecie? A. Dobra, chuj z wami. No i ogólnie już będą streamki, tak jakby, że będę streamował miesiąc w miesiąc, nie? Tak regularnie w miarę. Ale wy czemu wy tak piszecie? Przecież mówię prawdę. Mówię prawdę, zobaczcie. Nie krzyżuję palców ani u jednej, ani u drugiej ręki. Z ręką na sercu mówię, widzę. Miesiąc w miesiąc streamki, minimum chyba 40 godzin. Telefon mam nowy. Widzicie? iPhone 13 Pro Max. Złoty. Taki jak Wysocki. I taki o zegarek, widzicie też. Złota bransoletka. Fajna, co? Pieczę was, pizda. Widziałem parówę Leksia. Uważam, że za daleko zabrnęły kanały komentery. Już się kurwa ci ludzie poczuwają do bycia Jezusem. Chuj wam do dupy. Gimper ewoluował w Pokemona komentery. A nie wiem. Nie chcę robić co chce, nie? Lepsze to niż oglądanie memów na grupie, nie? Co sądzę o nowej płycie Sentino? No jak to jak? Najlepsza. Zamknął już rok. Proszę widzowie, jakie skinki. Ohuhu. A widzicie co tam jest na dole? Nagrody za honor poziomu 5. Popłaca, dobre zachowanko. Zobaczmy. Nie wiem ile czasu na honor 5. Z 2 lata. No nic, Warwick. Co jest kurwa? Tu są tylko czempiony? Za honor 5? I to wszystko? Dostałem skrzynkę i emotkę i 4 czempiony. Ja pierdolę, widzowie. Siema, Luki, co tam? Siema, fajny freeze. Siema, fajny freeze, dziękuję ci bardzo. Lepszy niż freeze. W ogóle freeze to jest jakiś genetycznie nieudany. Niski, potłuczony. Żółwik dla ciebie, widzu. Najlepsze spodnie. Wyobraź sobie najlepsze spodnie. I masz je, chcesz je, masz je. Całe w Nike'u. Co sądzę o Gen Z? Zajebiste jest kurwa Gen Z, wszystko jest zajebiste. Oglądamy Gen Z. Kto ostatni zaśnie, wygrywa 1000 zł. Co jest grane? Nie ma spania, Gengar, wstawaj, wstawajcie. Dobra, patrząc głosem ludu, wydaje werdykt. Gównem jest to Gen Z, widzowie. Nie wybierz złego Mystery Boxa. Następnym razem poczytajcie o fobii i się zastanówcie, czy to jest oklej dla Bartka. Bartek ma jakąś fobię? Homofobię? Ta, ciekawe. To czemu ma kolorowe włosy? Średnio temu Bartkowi zrobili. Cholernie na siłę wciskają mu te robale. 4000 lajków. Ja pierdolę, ty, Bartuś jest jechany. To jest taka chyba ten, jak u nas mafia suchara. To się użalają nad jakimś nieudacznikiem jak zwykle. Jak się można bać robaków, ty?
Przecież one się, człowieku, bardziej boją ciebie niż ty jego. Fagata, czy Fagata ojebała Pałę Wardędzę? Tego nie wiem. Ale jest taka szansa. Nie można powiedzieć, że na pewno nie ojebała lub na pewno ojebała. Mamy za mało informacji. Fagata czy Dane? Nie, no zimny gość. Co to jest za debilne pytanie? Wiadomo, że Dane. Nie, wypiszecie minus jeden? To powinno być banable offense, kurwa. Co fajnego jest w Dane? Nie mogę powiedzieć, bo zostanę oskarżony o różne rzeczy. No ma dużo zalet po prostu. Poza tym się rozmarzę, on musiał konia zwalić. Ja wolę omijać te tematy, widzowie. Jakby staram się już nawet nie wchodzić na Instagram, bo przestawiłem na trzeci ekran w swoim telefonie, żeby był jak najdalej. Ja tam słyszałem, że sędno się kłóci z jakimś... z Kuevo. Taką na fidę, że kto jest lepszy w Polsce. Oboje panowie jesteście cięcy. Jak dupa węża. Nie, co on mówi o Sentinie. Save it! Save it! The circles don't move, but your mind moves them. Dobrze, się ruszają, kurwa. Ja pierdolę, Luki. Ty, a co to, kurwa? Co? Jakaś izolacja. Z dworu przychodzi zimne powietrze? Jak nie miałem... Nie, to jak nie miałem tego. Bez piecyka. Bez piecyka jak było w pokoju. Żeby zimno nie przychodziło z zewnątrz. No to mówię przecież. A właśnie, ty widziałeś, patrz to. A, no widziałem. Fajne. No fajne, fajne. I co z tym zrobisz? Będzie leżało na podłodze przez pół roku. Na ścianie sobie powieszę. No już nawet jest hak. Dawaj, zabierz go tam. No zmniejsz, kurwa. No zmniejszyłem. No, no i zmniejszasz, będzie dobre. No, już jest, nie? Ty nie. Aha, dobra. To tam ma być, kurwa. Sorry. Co, kurwa? Oni piszą Sadek i słodko. Ja tu nie mogę w tę stronę dalej. Ale dopierdolony filmik. Fajne zwierzęta, grandpa. A to Sawartęga. Kurwa jebany. No kurwa, tyle na niego najebałem. Pojebane. Teraz to ja nie rozumiem tej gry. Tak typa, kurwa, zaatakowałem i on... Ty, ale bez kitu. Liga, jak nie potrafisz grać, to tak jebie gównem. W sensie widać to po prostu. No i zamiast napisać, kurwa, normalnie XT, ale nieudacznica, to chłop napisze: moje życiowe szczęście, be like. No jak? Dlaczego to takie powolne, kurwa? Kurwa, rozjebę się! Ej, to nie lata! First ice cream of the new year. Oh my gosh, that's
swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. Po co żyjesz? No, lubię po prostu grać. Po co żyjesz? Nie wiem, tak dokładnie nie. A wy po co żyjecie, widzowie? Nie wiem, Sadgeg, ale właśnie to nie jest Sadek. Nikt nie wie, po co żyje. To tak jakbyś sobie zespoilerował życie, gdybyś wiedział, po co żyjesz. Albo tak jakbyś grał w grę, która ma tylko jedną konkretną fabułę. Jesteś w otwartym świecie. Masz tyle możliwości. Nic się nie ogranicza. Także jak mówisz nie wiem, to musisz dać uśmiech na końcu. Nie wiem, po co żyję. Jak wyjść z depresji? Nie wchodź w nią w ogóle. Dobra, White 215 to jest wiz Disa. Sam widziałem na własne oczy. No tak, on powiedział, że kibicuje w walce Disowi, bo miał przejebane w internecie. Ej. Nie. Yo. Co u nas będzie co roku grać? No długo. To nie jest fake jakiś? To niemożliwe. Chłopa mieliśmy na WF-ie w gimnazjum, miał ksywę Pająk, garbaty Pająk. I tam w gimnazjum, bo ja byłem tylko... Aha, Rybson, kurwa, restreamujesz mojego streama? Nie no, wyszedł już chyba. Sam se, kurwa, szukaj TikToków. Aha, skończyłeś streama i nie dałeś mi hosta? Ty pało jebana. No to jebać, kurwę. To, a jest w ogóle jakikolwiek opór w tej drugiej ultralidze? Nie no, bo jakby, kurwa, powiem tak, widzowie, streamowanie ultralig różnych i tak dalej... To myślę, że każdemu streamerowi LoL'a, przynajmniej mi, chyba się pasjonuje sportem dalej, mimo wszystko. Chodzi po głowie od zawsze, no ale po co mam promować ligę za darmo, jak polski Riot na mnie wystawił kutasa i mi obije go o czoło. Wysyłają jakieś człowieku rękawiczki z Ligą Legend dla Mrs. Honey, a dla mnie co wysyłają? Pogróżki na PW, żebym się uspokoił. Halo, nie dzwoń do mnie w pracy, jestem teraz, odzwonię później. No to ściema musi być. My hair sticking up when I did that? No. What do you think? Are you mad? Are you run from Fed? Touch my watch, why you want to get dead? Yo, run up, you might get. Co lepsze ode mnie chyba i tak. Nie no, nie jest tak źle, no ja pierdolę, widzowie. Prawda, że nie? Haters will say it's fake. Nie, to chyba jest możliwe. No poczekaj.
Na luzie, człowieku. Jak masz te 2 sekundy od odepchnięcia się, a ten movement trwa 0,8. Da się nawet szybciej, Imo. Ja jestem Markuel, a w tym krótkim wejściu powiem wam o laptopie. Stare czasy. Cheating on another level be like. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? A tak w sumie, na przykład, czy wy się uczycie innych rzeczy niż ja się uczyłem 10 lat temu w gimnazjum? Same bezwartościowe rzeczy? Nie, no tak, no szkoła jakby jest do chuja niepotrzebna. No ale wiadomo, no, że weźmiesz jak już do roboty człowieka, który ukończył szkołę, niż tego, który nie ukończył, nie? Ja ukończyłem szkołę, człowieku. I to jak ukończyłem szkołę? Ty chyba już mogę opowiedzieć, nie? No ale wy chyba to wiecie, co? Widzowie, są takie szkoły, prywatne oczywiście, tak, tak, w których nie musicie nawet chodzić na lekcje, dostajecie same piątki i jeszcze nauczyciel przy was rozwiązuje maturę? Ogólnie tak, ale nie z maturami? Tak, zrobili coś z tym? Nie, wątpię. Chuja, prawda, zawsze na maturce masz komisję z CKE i okręgową. Fajne te słowa, których używasz, ale kurwa, ja na własne oczy widziałem, człowieku, jak skończyłem swoją maturę z angielskiego podstawowego, i wziąłem kartkę swojego kolegi, żeby mu to rozwiązać w dokładnie ten sam sposób i oboje mieliśmy 100%. Rozumiesz? A na matematyce, na której nie umiałem nic, chodziła jedna kartka, kurwa, rozwiązana przez nauczyciela, z której wszyscy spisywali to samo. Ty mi chcesz powiedzieć, że to nie istnieje? Na własne oczy to widziałem. Czy to słuszne? Trochę niesprawiedliwe. To pokazuje jedną rzecz. W sensie na własne oczy. No kolega mi nagrał to na telefonie, kurwa, bo on mógł. Już zgubiłem to nagranie. To tylko pokazuje, że szkoła jest chuja warta, taka prawda. Co elo, elo? To kurwa elo, elo, frajerze. Dam ci pizdę, kurwo. Idę, kurwa, po kokę. Oh yeah, Billy Rub. Billy Rub, you like that shit? Yeah, you do. Muszę się wam pochwalić. Pokażę wam, jaki mój ojciec jest dobry. Bo Miras generalnie mieszka na wsi już. Tam będzie spędzał swoją trzecią młodość. I zaczął się pamiętać przy domku kotek. No i wiecie, na początku Miras grał twardziela, mówi. No dałem mu rybę, niech już się odpierdoli ode mnie. Wiecie, podchodził pod chatę, chciał wejść do garażu i tak dalej, i tak dalej. Mirek został ewidentnie wybrany przez kotka, chodził tam dalej, no i pękło mu serce, temu twardzielowi. I zrobił mu taką budę na zewnątrz, wyłożoną wełną i podrzuca mu żarcie. No ale tamten też nie próżnuje. Przynosi szczury, dzieli się. Majka żyje, ta Majka żyje, Edward żyje. Oczy wzruszające, jak się zwierzątkom dzieje lepiej. Nie, no widzowie, przecież wam nie pokażę Majki, to jest zawsze dla niej stresujące, jak się ją podnosi. Siema, mam dla was wyzwanie. Spróbujcie sobie kręcić tym palcem w przód, albo w tym jak chcecie. I tym drugim palcem spróbujcie kręcić w tył jednocześnie naraz, czyli przód i tył. No nie da się, musicie... Nie da się. Siema, mam dla was wyzwanie. Spróbujcie sobie kręcić tym palcem w przód, albo w tym jak chcecie. I tym drugim palcem... Czekaj. Chyba mi się udało. Co to? Kurwa mać, no. Nie da się, kurwa. Nie, da się, jak? Poczekaj. Da się, nie. Kurwa, no. No. A co trzeba robić, bo zatrzymany jest film? Jednym do przodu, drugim do tyłu palcem. Czaisz, że jednym do przodu robisz okrąg, a drugim palcem do tyłu robisz i to jednocześnie jakby, nie? Mi się od razu... Nie wiem. Zjebany jestem chyba. Chuj z tym. Kolejny dowód na to, że człowiek jest bezużyteczny i czekamy na bioniczne ciała. Jednym do przodu, jednym do tyłu. No. Iza, Matiza, Agata, Ciata, lata ze mną lata, każda mało lata, Lena, Citroena, Monika, ściąga. Bath. Come on. Dookie, get in the bath. Get in the bath.
Go. Get up there. Go. Get in there. Bath. Nie. Wiecie, widzowie, że realnie poszukiwacz TikToków to może być realna praca dla człowieka? Ja jestem w stanie na przykład płacić komuś, nie wiem, 3 koła miesięcznie za to, że będzie mi szukał co streama, doje pierdolonych TikToków do oglądania. Bo mi się to zwróci, to jest pojebane, ale w takich czasach żyjemy, że poszukiwacz TikToków to prawdziwa praca. Kocham was, pysiaczki moje. Pamiętajcie, widzowie, kochajcie swoich rodziców i wpadajcie na duo z Lukim. I do zobaczenia następnym razem. Przysyłam wam buziaczki. Cześć i czołem. Trzymajcie się. Po. Cześć i czołem. Trzymajcie się. Po. Oh, oh, my, oh, my.